Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony Texerdy, ja Chill, a tutaj kolejny film z waszej ulubionej serii, w którym wam pokazuję konflikt godnego pro playera, youtubera, czy też streamera w CSGO. W komentarzach prosiliście o Jacoba, dlatego taki film się pojawia na kanał. Jak już dobrze wiecie, piszcie, kogo następnego byście chcieli, aby pojawił się w tej serii. Jeszcze na wstępie prosimy was o strzelenie kciuka w górę oraz jeżeli chcecie mnie widzieć na żywo, to zapraszam też do opisu, bo tam jest link do mojego kanału na Twitchu. I już bez żadnego przedłużania, przejdźmy do filmu. Okej, więc ja już się znajduję w samej gierce i na początek sobie zacznijmy od celownika. Właśnie od Jacoba, więc po prostu sobie przejdźcie do opisu tego filmu i właśnie tam macie kodzik, który później sobie musicie właśnie wpisać do ustawień gry, a dokładnie musicie sobie wejść w menu ustawień, gra, celownik, udostępnij lub importuj. Tutaj wklejacie kodzik, dajcie importuj i gotowe. Teraz sobie przejdźmy do viewmodela oraz HUD-u od Jacoba, więc po prostu tak samo jak z celownikiem przejdźcie sobie do opisu tego filmu i właśnie stamtąd skopiujcie po kolei komendy do CS-a, a dokładnie do konsoli. Teraz się zajmijmy czułością myszy Jacoba w samej grze, więc ona tutaj wynosi 1.80, czułość powiększenia 1.0, natomiast myszce ma 400 dpi. I ostatnią rzeczą, jaką chciałem wam pokazać w tym odcinku, są jego ustawienia graficzne, więc one wyglądają w ten sposób. Tryb kolorów ma ustawiony na monitor komputerowy. Jasność tutaj akurat, no, w zależności jaką macie w monitorze, przez właśnie ustawienie trybu wyświetlania, pełny ekran w oknie. Rozdzielczość 1920x1080. Poporcje ekranu 16:9 oczywiście, ogólna jakość nie bardzo niska, szczegóły modeli tekstur niskie, strumieniowanie tekstur to ma włączone, szczegóły efektów to ma niskie, detale shadera niskie, zwiększy kontrast graczy włączone, renderowanie wielorodzeniowe to ma włączone, tryb antyleasingu 4x MSA, antyleasing effects ma wyłączony, tryb filtrowania tekstur ma ustawiony na 8x anizotopowe i czekaj na synchronizację pionową to ma wyłączone, rozmycie też wyłączone, tryb trzech monitorów wyłączony i użyj uber shaderów to ma włączone. I to tyle, co chciałem wam pokazać w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taki film wam się spodobał i co najważniejsze przydał. I teraz trzymajcie ustawienia Jacoba w CSGO. Ja już będę leciał, więc trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.